Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na oprowadzaniu online po wystawie Dobra Grażyna, nieuchwytna materialność. Jest z nami autor, pan Michał Zajczy, z którym porozmawiamy o kilku wybranych pracach ze stu, które prezentowaliśmy na wystawie. Panie Witoldzie, chciałabym na wystawie, która przekrojowo pokazuje Pana twórczość, zapytać o początku, bo zadebiutował Pan na przełomie lat 60. i 70. cyklem Penetracje. Zastanawiam się, czy to była taka zapowiedź Pana artystycznej drogi, takiego poszukiwania penetracji właśnie medium fotograficznego, czy może pewien rodzaj takiej gry, zabawy? To trudno w tej chwili na to jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ no, to jest prawie pół wieku albo trochę więcej. Ale wiele rzeczy jeszcze dokładnie pamiętam, więc tak gwoli ścisłości mój debiut dokładnie wypadł w roku 68. Taka była prozaiczna wystawa, zupełnie inne prace, takie no bardziej amatorskie, no bo to były jeszcze mało dojrzałe prace, ale to była w jakimś tam klubie pierwsza prezentacja publiczna moich prac i to można powiedzieć, że to był debiut. Ale ten debiut artystyczny to jest właśnie ten 75 rok, kiedy już właśnie okrzepłem, trochę wiedząc o sztuce fotografii, o fotografii dużo już wiedziałem, a o sztuce fotografii trochę mniej, bo do nas docierały słabo informacje. Myśmy nawet nie wiedzieli wtedy, i nie mówię za siebie, a mówię za środowisko, często czegoś takiego, kim bym Weston na przykład, bośmy nie znali, nie było publikacji, niczego właściwie, mediów nie było takich, które by to jakoś rozpowszechniały, a jeśli to gdzieś pokątnie album się udało zobaczyć czy kupić. To też ta informacja była, powiedzmy, no nie najlepsza. W związku z tym torowaliśmy sobie drogę jakby według własnych działań lokalnych, czy regionalnych, czy no, szerzej trochę rozumianych. Te prace składające się na zestaw penetracji, to był 70, jak powiedziałem, 5 rok. To jest seria już wcześniej wykonanych między 70 a 75 rokiem prac przy okazji różnego typu wyzwań. Były to konkursy najczęściej. Konkursy gdzieś, na przykład pamiętam do dziś Opole, tak zwaną wiosnę opolską, to był festiwal artystyczny i tam były to konkursy wielu, wielu dyscyplin, poezji, fotografii, malarstwa i tak dalej, i tak dalej. Ja byłem w konkursie fotograficznym i udało mi się, to był 70 rok i 72. I na tę okoliczność robiło się pracę do konkursu, tak jak robią to plakaciści, na przykład na Biennale plakatu. No i tam udało mi się chyba ze dwa razy zdobyć pierwszą nagrodę. I któraś z tych prac, już nie pamiętam dokładnie która, ale któraś z tych prac została nagrodzona główną nagrodą. Była wystawa, byłem po odbiór nagrody, to były takie bardzo uroczyste chwile. I tego typu okoliczności sprawiły, że tych prac zebrało się trochę. Pozostałą część, ale prac, które były jakby wypadkową, ja wiem, mojej przekory w stosunku do fotografii. Nie była to fotografia wprost, a fotografia, która wynikała z pewnego pomysłu i ten akt, stąd i ten i pozostałe pewnych doświadczeń. Doświadczeń, które no, od później te fotografie wyrażały. Prace rzeczywiście są bardzo różnorodne, przekorne, ale tym, co je łączy, jest portret człowieka. Tło, które jest za tymi osobami, albo z nimi współgra, czyli jest na przykład takie dramatyczne, albo jest właśnie przekorne i kontrastujące. Ale chciałabym zapytać o dwie prace, które noszą ten sam tytuł, akt 1 i akt 2. Tytuł jest taki sam, tematyka też jest taka sama, bo przedstawia kobiecy akt, ale wykonanie tych prac jest zupełnie różnorodne. Tutaj w pracy akt 1 zastanawiałam się, czy bez tego tytułu można by było rozpoznać kobietę na tym zdjęciu, bo rzeczywiście jej plecy są pokryte taką fakturą, która przypomina korę drzewa albo takie spękania farby.
Tutaj u góry też są takie linie białe, które mogą symbolizować albo właśnie płomienie, albo takie machnięcia farbą. Więc się zastanawiam, czy gdyby nie było tego tytułu akt, to czy odbiorca na pierwszy rzut oka byłby w stanie rozpoznać kobiece plecy z tyłu. Tutaj z kolei w akcie 2 gdyby od razu widzimy, co przedstawia fotografia. Jest kobieta w lesie i jakby wszystko jesteśmy w stanie rozpoznać, zarówno osobę, jak i tło. I się zastanawiam, skąd pomysł na takie dwa różne przedstawienia tego samego tematu? Chyba tak bym próbował to wytłumaczyć. Ta pierwsza praca, pewnie jest to jakaś reperkusja, no ten są w różnych jakichś publikacjach również się takie wątki pojawiają. Jest to jakby pewna fascynacja albo zauroczenie pewnymi działaniami, które się w latach 60. do końca lat 60. pojawiały. Mówię tutaj o grupie toruńskiej i tam się tego typu fotomontaże pojawia się akt, inaczej zupełnie wyrażony, ale w sposób podobny. Nie ukrywam i nie staram się tego zataić, bo to po prostu była pewna inspiracja. Na pewno inspiracja, to były świetne prace, to była nowoczesna fotografia. Pamiętam jak dziś, kiedy w BWA w Sopocie była prezentowana grupa 061, myśmy wszyscy nagle zanimowili, oglądając te wielkie formaty, spychacze spychające ziemię z hełmami i tak dalej. To była tego typu narracja. I to jest chyba ta fascynacja, która pojawiła się poprzez tego typu zestawienie właściwie. To znaczy akt jako akt, tylko akt w innej konfiguracji. W lesie dziwnie, bardziej poetycko niż naprawdę, bo na pewno by ta dziewczyna naprawdę siedząca w lesie inaczej wyglądała niż z tej perspektywy takiego fotomontażu zestawionego. A ponieważ tutaj no, ten rytm jakiś, to no, każdy fotografujący albo każdy twórca jest wrażliwy na kształt, na bryłę, na rytm, na pewne formy, no to tutaj ta forma jest z jednej strony piękna forma ciała kobiety, z drugiej strony ten pion taki warkoczan zdecydowany, zestawiony z takim bukowym, młodym lasem. Ma to swoją poetykę i symbolikę i to tym od początku wiedziałem i o to chodziło. Gdzieś tam to po wystawach chodziło z lepszym czy mniejszym powodzeniem, ale chodziło. Natomiast drugie to była już bardziej nieinspirowana tym, a tą grupą albo tamtymi zjawiskami fotografii, a raczej coś własnego, coś bardzo mówiącego o ciele, które podlega, co mi zostało do tej chwili, właśnie o ten los człowieka, kruchość bytu, przemijalność czasu i to wszystko jest chyba jakimś takim pokładem, który generuje te wszystkie prace wyrażone w różny sposób. W związku z tym ta destrukcyjność wszystkiego pojawia się również tu, że ciało tak gładkie, piękne jest nagle zdestruowane, bo jeśli by cofnąć się na przykład do tej pracy, która jest podobna, tej Medei, bo ona, nie pamiętam, czy ona się tak nazywa tutaj, czy nie. No więc właśnie, to jest ten obszar zainteresowania pewnymi mitami, pewnymi faktami historycznymi, albo zwyczajnym, codziennym bytowaniem. Przecież różnimy się niewiele, różnimy się poprzez nasze ubranie i wtedy właśnie jesteśmy kimś takim innym, a tak w sumie jesteśmy wszyscy bardzo jednakowi i podobni, prawda? Więc to jest akurat. A to napięcie i ta poetyckość, może dramaturgia nawet pojawiła się, no pewnie tak to przeżywałem albo tak to miałem ochotę pokazać. Zresztą podobna ta praca trzecia jest właściwie też jakby z tego samego gatunku właśnie, takiej tragedii, mitu, jakiegoś tam niedookreślonego poetyckiego obrazu. Zresztą następna, która jest innego gatunku, bo to jest właśnie, można powiedzieć, dokument. Dokument jest to idący gość, czy biegnący gość w takiej alejce, dokładnie pamiętam to do dziś, to jest droga do Politechniki Gdańskiej. I sobie pomyślałem, bo lubiłem od początku kiedyś, kiedy jeszcze tą fotografię rozpoznawałem,
bawić się w jakby poszukiwania i poznawanie, ale poprzez własną drogę. I sobie myślę, co będzie, jeśli ja będę szedł za nim i będę fotografował przy pomocy bardzo długiej ekspozycji. Zrobiłem jedną klatkę. I to moje jakby intuicyjne przewidywanie, że tam coś się może fajnego wydarzyło, bo to jest sama ekspresja i sam ruch właściwie idącego przede mną, ale również idącego za nim, czyli rejestrującego. No i taki efekt, który właśnie no, przetrwa 50 lat, bo to tyle mniej więcej. I dalej wydaje mi się, przynajmniej ja bym go kupił. Aktualnie. Także cała ta seria, można powiedzieć, jest z tego gatunku, że są to pewne rzeczy przeżywane, które wynikają z mojej jakby refleksji na temat i siebie, i otoczenia, i pewnych faktów, z którymi na co dzień się człowiek spotyka. A gdzieś tam te pokłady potem się ujawniają przy zestawianiu. Inaczej, kiedy idę i fotografuję, tak jak w wypadku tej serii, tych zdjęć trzech, które są parareportażem, można powiedzieć. No nie reportażem, bo nie o to chodziło, tylko takim zapisem bezpośrednim. Ale one w sumie gdzieś tam znajdują wspólny mianownik, bo gdzieś tam ta moja głowa chyba jest jakby uczulona na tego typu rozwiązania.